Obchody 60-lecia Śląskiego Ogrodu Zoologicznego oraz budowa nowych pawilonów dla zagrożonych wyginięciem zwierząt to najważniejsze plany Chorzowskiego Zona 2018 rok. Dyrektor Jolanta Kopiec zapowiada, że będzie to rok szczególny. Wykonaliśmy kilkanaście inwestycji na sumę prawie 40 milionów złotych i to wszystko zawdzięczamy właśnie temu, że finansuje nas w tej chwili budżet województwa śląskiego. Dodatkowo jeszcze też były środki z programów Unii Europejskiej, które wspomagały te inwestycje. Władze Chorzowskiego Zoo nie spoczywają jednak na laurach. Na ten rok zaplanowano otwarcie dwóch nowych obiektów. Zaplanowaliśmy kolejne dwa obiekty i takim największym obiektem, dosyć istotnym, jeżeli chodzi o uczestnictwo w programach rozmnażania zwierząt zagrożonych wyginięciem, będzie budowa nowego obiektu dla nosorożcy białych, które są gatunkiem skrajnie zaliczonym do zwierząt skrajnie zagrożonych wyginięciem. Więc ten jeden obiekt na pewno powstanie, bo mamy zagwarantowane środki finansowe. I drugi obiekt, podam tylko jako przykład, że w tym roku oddaliśmy pawilon dla pelikanów Baba, które corocznie były wyłapywane i przewożone na okres zimowy na tak zwane schronisko cieplne, niewidoczne dla zwiedzających. Jak co roku w okresie zimowym, Chorzowska Komenda Państwowej Straży Pożarnej apeluje o czujność wobec czadu. Od początku listopada tylko w Chorzowie odnotowano kilkanaście przypadków zatrucia tlenkiem węgla. Najczęstsze przyczyny powstawania tego tlenku węgla w naszych domach to jest nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych, polegająca przede wszystkim na braku okresowych przeglądów, kontroli i czyszczeniu tych urządzeń grzewczych. Spójrz, jak w naszej łazience ktoś bezmyślnie zakleił kratkę wentylacyjną kartką papieru. Należy również pamiętać o odpowiedniej wentylacji. Zaklejone kratki wentylacyjne, zasłonięte rozety w drzwiach łazienki sprzyjają powstawaniu czadu. Powstaje właśnie przez brak odpowiedniej ilości tlenu do całkowitego spalania. Nasze mieszkania muszą oddychać. W naszych mieszkaniach musi być zachowana odpowiednia cyrkulacja powietrza, odpowiednia wymiana tego powietrza, żeby ten proces spalania odbywał się w sposób prawidłowy. Każda komórka człowieka bardzo się raduje, kiedy tlen przyjmuje. Pierwsze objawy to zwykle otępienie, osłabienie, rumieńce na twarzy, bóle głowy. Objawy bardzo typowe dla grypy czy przeziębienia. Jednak kiedy w tym samym momencie wszyscy domownicy czują się tak samo źle, warto powiadomić służby ratownicze. Jeżeli ta łazienka będzie hermetycznie zamknięta, to to powietrze szybko się zużyje. Tlenek węgla jest gazem, który zmysłami ludzkimi jest nie do wykrycia. Jedynym sposobem, żeby dowiedzieć się o tym, że tlenek węgla znajduje się w naszych mieszkaniach, jest urządzenie o nazwie czujka tlenku węgla, którą należy zamontować i tylko to urządzenie jest w stanie ostrzec nas, że ktoś taki jak cichy zabójca, czyli ten tlenek węgla, już w naszym mieszkaniu jest. Doma na Byfuje stoi szolka tyju. Elefant. Krepla. Jocha. To słowa, których nauczyli się uczestnicy zajęć ferii w Młodzieżowym Domu Kultury. Wszystko odbywało się pod znakiem śląskiej godki, tradycji i zwyczajów. Była masa atrakcji i sporo wycieczek, między innymi do Urzędu Miasta. Dzieci nawet dowiedziały się, jak się robi wodzionka. Chleb musi być, kostka rosołowa. Co jeszcze tam było? Jest ząbek czosnku. Ząbek czosnku i woda. Godalimy się sam po śląsku, uważyliśmy się wodzionka, spotkaliśmy się z panem Markiem Szołtyskiem, dzisiaj my się widzieli z aktorką panią Izabelą Malik, byliśmy pooglądać w muzeach, byliśmy w Katowicach, na Nikiszowcu, byliśmy w Świętochłowicach, oj, kupa rzeczy się działa. Bardzo mi się podoba gwara, którą właśnie używają Ślązacy, no i są to też bardzo ciekawe miejsca, różne muzea i też tutaj jest wiele bardzo ciekawych legend, które warto posłuchać. Wiemy, że Huta Królewska, ta dawna Huta Królewska została uruchomiona już bardzo dawno. Zwiedzaliśmy różne ciekawe miejsca związane z historią Śląska. Byliśmy w Urzędzie Miasta, byliśmy w Muzeum Powstań Śląskich i w Muzeum Śląskim. Bardzo fajne były tutaj ferie. I było takie przedstawienie, że to wszystko było super. Mi się najbardziej podoba ta sala. Są dzieci, które dobrze znają historię i naszego miasta, i regionu. Wiedzą, co to kopalnia, wiedzą, co to hutnictwo i generalnie muszą oczywiście się uczyć, poznawać tę historię. I
dobrze dzieje się tak, że w czasie ferii czy w czasie wolnym można poznawać Chorzów, no i Śląsk.